Teraz już pierwsza rozmowa z pierwszym gościem o bantyckim ataku Rosji Putina na Ukrainę. Jaki może być scenariusz tej barbarzyńskiej napaści? Czy wojna puka do naszych drzwi? O tym już teraz rozmawiam z byłym żołnierzem jednostki specjalnej GROM, uczestnikiem misji pokojowej NATO w Afganistanie, uczestnikiem też wojny w Iraku, starszym chorążym sztabowym rezerwy Andrzejem Kakisielem. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jeśli pan pozwoli, to mimo wszystko rozpocznę, bo chcemy tutaj podawać im informacje na bieżąco państwu, a niektórzy też żyją jednak tymi wydarzeniami sportowymi, które w obliczu wojny oczywiście nie mają żadnego znaczenia, ale niektórzy się tym interesują, więc może podam przed chwilą Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, napisał, że wydał specjalne oświadczenie Polski Związek Piłki Nożnej, no i jedno z zdań mówi: w tych okolicznościach nie wyobrażamy sobie rozgrywania meczu w Rosji. To taka informacja dosłownie sprzed kilku minut. Pan widział już niejedno, panie chorąży, starcie militarne. Wszyscy wierzyli, chcieliśmy wierzyć, że Putin jednak nie zaatakuje, albo chociaż, że nie będzie to atak taki totalny. Jak ocenia pan w ogóle tę inwazję? Jak ją pan postrzega, jak ją widzi? To znaczy, no rzeczywiście odnosząc się, bo żeśmy rozmawiali już na ten temat kilka miesięcy temu i no niestety ten rozwój sytuacji jest taki, a nie inny. Mimo wszystko miałem nadzieję, że atak nie będzie aż na taką skalę. Tutaj mamy do czynienia z atakiem na pełną skalę, ponieważ atakowane są obiekty wojskowe na całym terytorium Ukrainy. Mhm. Mam nadzieję, że armia ukraińska ten pierwszy napór odeprze i wtedy jest jakaś nadzieja na jakąś tam stabilizację. Może nawet i na jakieś rozmowy pokojowe, ale... Widział pan już niejedne strategie, pewnie ze swoimi przełożonymi przerabiał pan już niejedno, widział pan niejedno, ale chciałem zapytać, czy można w jakikolwiek sposób przewidzieć, jak będą działać dalej Rosjanie, jak ta armia, zanim przejdziemy do armii ukraińskiej, to jak będzie przebiegał dalej atak, czy można to w jakikolwiek sposób przewidzieć, bo już wiadomo, że właśnie mówi pan obiekty wojskowe na przykład, tak, i to na terenie całej Ukrainy są na celowniku, ale... No tak, to rzeczywiście, bo tutaj scenariusz według mnie jest taki, iż to co powiedział Putin, iż to jest operacja wojskowa skierowana w celu osłabienia i wyeliminowania siły militarnej Ukrainy. Gdyby, rzecz biorąc, te ataki tylko nastąpiły na terenie Ługańska czy to Donbasu, wtedy ten konflikt rzeczywiście nie miałby takiej skali. Teraz jest to pełna skala. Jest to, można by powiedzieć, wojna z całą Ukrainą, tak? Mhm. Czy to dla Putina będzie tylko kwestia jakichś pokonania niezbędnych kilometrów, żeby zająć cały obszar Ukrainy, czy jednak jakiś czeka go po prostu ciężka przeprawa wojny partyzanckiej takiej? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakby rozwój tego incydentu, tej wojny, na pewno nie będzie to takie łatwe, ponieważ do tej pory... Takie łatwe dla Rosjan, tak? Tak, oczywiście, mhm. Dlatego, że też tutaj słuchając ekspertów, którzy, no i wypowiedzi osób, nawet które dzwoniły do radia, iż Rosjanom będzie bardzo łatwo. Otóż nie. To, co nawet my słyszymy teraz, ponieważ i prasa, i propaganda rosyjska mówi o tym, iż to wszystko się posuwa do przodu, idzie zgodnie z planem. No niekoniecznie. Dlatego, że też i z drugiej strony słyszymy i tutaj ukraińskich, że Ukraińcy walczą, że jednak nie oddają tak prosto tego terytorium. Tam oczywiście są jakieś ruchy, gdzie to wynika z tak zwanej strategii, gdzie trzeba czasami się gdzieś cofnąć, mhm. żeby nie dać przeciwnikowi możliwości na przykład ataku ze skrzydła, mhm. czy innego rodzaju manewru. Ja myślę, że Ukraińcy już w odróżnieniu od konfliktu na Krymie, ponieważ jakieś tam informacje wywiadowcze posiadali, na pewno w jakiś sposób się przygotowali i byli przygotowani i wiedzieli, bo no niestety wojna ma to do siebie i służby specjalne, i wywiad no wie troszeczkę wcześniej, tak? Więc oni na pewno już pewne kroki przed rozpoczęciem tego konfliktu na pewno wykonali. Mhm. Ja jestem przekonany, że Ukraińcy w jakiejś tam mierze będą dawać sobie radę. Teraz jest tylko pytanie, czy my i czy kraje zachodnie potrafią w odpowiedni sposób Ukrainie pomóc? Co by to znaczyło w tych warunkach wojennych?
Może zacznę od tego, że przede wszystkim to jest dostarczanie sprzętu. Możemy pomyśleć także o tak zwanych misjach szkoleniowych, tak? Ponieważ Ukraina, czy do tej pory na pewno ma doświadczenie, no bo przecież myślę, że nigdy nie jest za późno. Natomiast oczywiście to już jest kwestia polityki, tak? Jeżeli politycy w jakiś tam sposób i to widać, pewne rzeczy przespali, a teraz się budzą, no to cóż, ale musimy to nadrabiać. A chciałem zapytać pana właśnie o ocenę siły armii ukraińskiej. Czy jak pan ją ocenia, jak pan ją widzi? Czy miał pan też kiedykolwiek okazję poznać może żołnierzy ukraińskich? Co można o nich powiedzieć i o samej armii? To znaczy, na jednej z misji w Iraku miałem okazję spotkać żołnierzy ukraińskich. I ja powiem tak. Przede wszystkim to, iż armia ukraińska w dużej mierze bazuje na podobnym sprzęcie. Chodzi mi tutaj o czołgi, transportery opancerzone i samoloty, tak jak armia Federacji Rosyjskiej. Dlatego też jakby ten charakter, bo do tej pory wiadomo, ze względu na to, że był Układ Warszawski i tak dalej, więc ta doktryna, ja myślę, że Ukraińcy w jakiś tam sposób byli w stanie i są w stanie rozgryźć, jak to będzie się dalej rozwijało. Dlatego, iż działają na podobnym sprzęcie, dlatego mam tutaj taką dozę nadziei, że mimo wszystko Rosjanom tak łatwo nie pójdzie. Ale czy oni mają tego sprzętu na tyle wystarczająco, żeby ten opór dać? Ja myślę tak, że tu jest teraz też i kwestia, że tak powiem, krajów mental Polski. Żołnierzy. Pewnie mental żołnierzy jednak tych broniących się ukraińskich jest jednak inny niż tych atakujących, prawda? Którzy już czekali od kilku tygodni, prawda? Tak, oczywiście. Ja jeszcze zanim o tym powiem, to ja myślę, że teraz my też powinniśmy pomyśleć nad tym, ponieważ takie kraje jak Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria w swoim arsenale posiadają jeszcze jakieś tam, że powiem, zapasy tego właśnie sprzętu, który jest postsowiecki. A którzy oni umieją obsłużyć, tak, dobrze znają. Bo to, żebyśmy teraz dostarczyli nowoczesny sprzęt zachodni, to jest troszeczkę za późno, tak? Jest. Ale to, co mamy, że powiem, w tych pozostałościach, jak najbardziej to by się przydało. A teraz wrócę, jeżeli chodzi o mental, tak? Pamiętajmy, że żołnierz ukraiński broni swojej ojczyzny, tak? Rosjanie atakują. Ja myślę też, że i mając doświadczenie z wojny, wiem, że jeżeli Ukraińcy dadzą radę zatrzymać na dłuższy okres atak, to też to spowoduje pewną niepewność i utratę morale, jeżeli chodzi o żołnierzy po tej drugiej stronie, tak? Bo to jest też napięcie. Pamiętajmy, że wojna rządzi się, że tak powiem, swoimi prawami. To na koniec jeszcze, panie Andrzeju, chciałem zapytać o sytuację Polski. Czy Polska, pana zdaniem, dzisiaj jest bezpieczna? Szef NATO mówił dzisiaj tak, atak na jednego członka NATO będzie traktowany jak atak na wszystkich. Uruchomiliśmy dzisiaj nasze plany obronne. Co to znaczy? To znaczy, że mówiąc tak między wierszami, w jaki sposób musimy się przygotowywać do tego, że konflikt może się rozszerzyć. Tego nie wyklucza, rozumiem. Oczywiście tak, bo trzeba być gotowym, tak? Ja myślę, że teraz jest ten czas, nawet w Polsce, na to, aby nowelizować budżet, na to, aby już myśleć tak po prostu prewencyjnie i przygotowywać się. My teraz nie możemy myśleć o tym, żeby się zajmować takimi rzeczami, które jeżeli chodzi o wojnę, są na drugim planie. Teraz musimy myśleć o tym, żeby być gotowi na wszystko. Musimy pokazać to, iż polska armia, iż to, że jesteśmy w NATO, to jesteśmy jednością i w razie konfliktu mimo wszystko agresor musi się liczyć z tym, że tu może ponieść porażkę. Czy Polska jest bezpieczna? Ja powiem tak, ja mimo wszystko jestem zawsze ostrożny, bo patrzę z tego punktu, widzenia wojskowego. Ta pauza już nawet budzi mój niepokój. Dlatego, że to są lata doświadczeń i ja też po prostu wiem jak się przygotowuje pewne rzeczy. Nie chcę wprowadzać paniki, natomiast też apeluję o to, żebyśmy wszyscy, to się mówi, położyli ręce na jeden pokład i przygotowali się do tego, żeby być gotowym na to, co ja nie chciałbym, żeby się stało. Zwłaszcza, że Aleksander Łukaszenka też zwrócił się do Władimira Putina z prośbą o wzmocnienie zachodniej granicy z Białorusią, więc to też jest dodatkowy komunikat dla NATO i
dla nas również, tak, prawda? Tak, oczywiście, a tym bardziej to, co się działo do tej pory na granicy, to myślę, że to był jeden z tych elementów tak większej układanki, gdzie, że tak powiem, ten atak był zamierzony. Chodzi mi o atak hybrydowy, o to, co tam się działo, iż napływ emigrantów. Ja boję się, że za chwilę tam te, że tak powiem, działania znów nabiorą na sile i to będzie też taki, że tak powiem, punkt odwrócenia uwagi od tego, co no, ale może chociaż już teraz nie będzie biegających z torebkami posłów na granicy. No ja myślę, że to jest też apel tutaj do młodych ludzi i do głosujących ludzi, że jeżeli będą następne wybory parlamentarne, to naprawdę zastanówmy się, na kogo głosujemy. Były żołnierz jednostki specjalnej GROM, uczestnik misji pokojowej w Afganistanie, wojny w Iraku, starszy chorąży sztabowy rezerwy Andrzej Kakisiel był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.